Medycyna Holistyczna. Podcast o zdrowiu. Podcast stworzony po to, aby pomóc Ci odzyskać wpływ na swoje zdrowie i aby dbanie o nie z uciążliwego obowiązku stało się fascynującą przygodą. Nazywam się Marcin Sitarz i jestem fizjoterapeutą. Nazywam się Zuza Sitarz jestem psychologiem. Razem pokażemy Ci, że ciało i umysł są bliżej niż myślisz. Cześć, tu Zuza Sitarz. I dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć troszeczkę o tym, czym jest koregulacja w kontekście teorii poliwagalnej. W poprzednim podcaście mówiłam trochę o drabinie stanów autonomicznych, a wcześniej Marcin mówił o tym, dlaczego czasem ze stresu zamieramy. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, w jaki sposób regulujemy swój stan autonomiczny w towarzystwie innych ludzi. Pamiętasz zapewne jeżeli słuchałeś, słuchałaś poprzednich podcastów, że no, zgodnie z teorią poliwagalną mamy do dyspozycji trzy stany pobudzenia fizjologicznego. Stan błędny brzuszny to stan zaangażowania społecznego, w którym czujemy się dobrze, optymalnie i przede wszystkim bezpiecznie. Stan współczulny pojawia się, kiedy rejestrujemy w otoczeniu jakieś sygnały zagrożenia. Wtedy tętno przyspiesza, jesteśmy zaniepokojeni lub zirytowani. Przygotowujemy się do walki lub ucieczki. Jeśli walka lub ucieczka nie są możliwe, a sytuacja jawi się jako beznadziejna, możemy ześlizgnąć się prosto w stan błędny grzbietowy. Ta ostatnia reakcja na stres sprawia, że czujemy się wyizolowani, nieobecni i zamrożeni. Dzisiaj chciałabym się zająć tym, co pomaga nam czuć się bezpiecznie, tym, czym jest koregulacja i dlaczego relacje międzyludzkie są takie istotne. Zacznijmy od tego, że jesteśmy istotami społecznymi, nastawionymi na relacje. Ludzkie niemowlęta są zupełnie bezbronne. Nawet starsze dzieci nie mają specjalnie szans na przetrwanie w świecie bez pomocy dorosłej osoby. Wiele z ssaków jest względnie samodzielna, niedługo po urodzeniu. Potrafią na przykład się przemieszczać. Dla nas zdobycie umiejętności chodzenia to jest nie lada wyczyn. Zajmuje nam to przeważnie około roku. Potem, kiedy już umiemy chodzić. Kolejny rok lub dwa spędzamy na tym, żeby się nauczyć mówić, dogadywać z innymi niż mama i tata osobnikami naszego gatunku. To skrzypienie to jest mój kot słusznych rozmiarów, który spaceruje po łóżku. Może się położy, to będzie ciszej. Wracając do ludzi, trzylatek jest już taki względnie ogarnięty, ale nadal potrzebuje dorosłych, żeby regulować swoje stany psychiczne i fizjologiczne. Na przykład y, takie małe dzieci. Nie wiedzą, że są zmęczone. Nie Trzeba im powiedzieć, że są zmęczone, a one wtedy mówią, Nie jestem męczący. A, 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 a są męczące wtedy, kiedy są zmęczone. Nie dziwi więc to, że ewolucja faworyzowała dzieci, które są aktywne i skuteczne w nawiązywaniu relacji z opiekunem. Nie, dzieci takie bierne, wycofane, miały zwyczajnie mniejsze szanse na przetrwanie, chociaż ta kwestia też jest dyskusyjna, być może ją kiedyś poruszę. Dziecko położone na brzuchu matki, noworodek, zaraz, zaraz po urodzeniu potrafi, odpychając się, podpełznąć w stronę piersi. Nie, niemowlęta, których mamy się zamyślają, potrafią przywoływać je kwileniem do momentu, aż matka będzie z powrotem responsywna i obecna. Można to zaobserwować, oglądając taki eksperyment z kamienną twarzą. Nagrania są dostępne na YouTube. Wystar wystarczy wpisać Still Face Experiment. No ale uprzedzam, to jest wideo dla ludzi o mocnych nerwach. Podczas tego eksperymentu mama początkowo zagaduje dziecka, dziecko, uśmiecha się do niego, jest w kontakcie, a potem zgodnie z instrukcją eksperymentatora przybiera kamienny wyraz twarzy. No i dziecko wtedy ją tak zaczepia. Uśmiecha się do niej, pokazuje na coś palcem, bo jest przyzwyczajone, że mama zawsze podąża za, za tymi różnymi gestami. To zakłócenie trwa zaledwie dwie minuty, ale to wystarcza, żeby maluch się zupełnie zdezorganizował. Kiedy te zwykłe gesty, które zazwyczaj przywołują matkę, nie, zadz nie zadziałały tym razem, dziecko zaczyna płakać, nie żal go okrutnie. Poczucie opuszczenia jest niemalże zaraźliwe, kiedy się to ogląda. Być może dlatego, że współczucie dla maluszka ma także podłoże fizjologiczne. O co chodzi z tą koregulacją? Zdaniem Borgesa, Koregulacja polega na dostrajaniu się ludzi do siebie. Możemy po minie drugiej osoby z łatwością rozpoznać, w jakim stanie psychicznym ta osoba się znajduje. Jesteśmy wyposażeni w aparaturę, która potrafi bezbłędnie wychwycić stan drugiej osoby. No, o ile oczywiście nie przydarzyła nam się w przeszłości jakaś potężnie zakłócająca sytuacja, ale o tym za chwilkę. Jeżeli znajdujesz się w pobliżu jakiejś osoby. Wchodzisz z nią w interakcję. Twój układ nerwowy natychmiast odczy odczytuje z jej mimiki, postawy ciała i innych wskazówek wszystkie informacje świadczące o jej stanie. Generalnie ludzie reagują na siebie nawzajem jak dwie gitary w jednym pomieszczeniu. Jeśli zagrasz na jednej z nich, struny w drugiej gitarze zaczną drżeć, rezonować z tą pierwszą. Przebywanie z osobą spokojną, zadowoloną. Płynie na ciebie harmonizująco i uziemiająco, a towarzystwo osoby zestresowanej najprawdopodobniej także ciebie wyprowadzi z równowagi, rozreguluje. Procesy, które za tym stoją, są dosyć skomplikowane i obejmują tam interakcje pomiędzy różnymi strukturami mózgu, yy, takimi jak na przykład jądro grzbietowe czy dwuznaczne i dalej. Yy, no i jeśli kręcą cię takie rzeczy, to zaglądnij do bibliografii i tam zaspokoisz swoją ciekawość. Ja przepraszam. Że nie rozgaduje się na ten temat, ale, ale neuropsychologia nie jest moim konikiem. To, co moim zdaniem jest istotne, to przede wszystkim to, że mechanizm koregulacji jest niezbędny dla naszego przetrwania. Jesteśmy istotami stadnymi społecznymi i dobre relacje z otoczeniem społecznym warunkują nasze przetrwanie. No i też dobrostan. W związku z czym mózg potrzebuje stymulacji, jaką wywołuje widok uśmiechniętych twarzy. Musimy się dotykać. Oczywiście, obustronna zgoda jest do tego konieczna. Chciałabym jeszcze troszeczkę opowiedzieć o tym, jak wczesne doświadczenia wpływają na taką zdolność koregulacji. Uczymy się wchodzić w relacje jako niemowlęta. No i niestety nie wszyscy mamy jednakowe szczęście, i nie każdemu trafiają się rodzice, którzy potrafią być obecni i zaangażowani. Zazwyczaj rodzice, którzy nie są obecni i nie są zaangażowani, też w przeszłości doświadczyli podobnego traktowania. I jeżeli twoi rodzice sami na skutek swoich traum przebywali głównie w stanie współczulnym, napięci i gotowi do ucieczki albo do walki, albo zamrożeni w swoim samotnym świecie stanu błędnego grzbietowego, mogłeś, mogłaś nauczyć się dostrajać właśnie do tego stanu. Twój układ nerwowy mógł wręcz zacząć traktować stan współczulny lub błędny grzbietowy jako normę, jako stan wyjściowy, a ty możesz nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Konsekwencje takiego stanu rzeczy obejmują różne y, przykre dolegliwości, nie? jak na przykład choroby związane ze stresem, przewlekłe zmęczenie i chroniczne bóle oraz szereg trudności pojawiających się w relacjach. U takiej osoby w stanie współczulnym albo błędnym yy, grzbietowym, nawet neutralne wyrazy twarzy mogą się wydawać agresywne, a dźwięki mowy ludzkiej mogą do ciebie słabiej docierać, jeżeli jesteś w którymś z tych stanów. Świat wokół takiej osoby w, yy, wydaje się zagrażający, niebezpieczny, taki gotów do ataku. I no, nie da się ukryć, że doprawdy trudno w takim świecie funkcjonować tak optymalnie. Nie wiem na przykład, czy wiesz, że marginalizacja i wykluczenie aktywują w mózgu dokładnie te same szlaki co ból. Warto o tym pamiętać. Może wtedy szerzej zdołamy myśleć o przemocy i uda się nam bardziej współczuć naprawdę cierpiącym osobom. Wracając jednak do koregulacji. Jeżeli obawiasz się, że masz skłonność do grzęźnięcia w stanie współczulnym albo błędnym grzbietowym, Możesz rozbudzić w sobie szlaki bezpieczeństwa i zaangażowania społecznego, tylko w jaki sposób to zrobić? Na naszym kanale na YouTube, link znajdziesz w pierwszej linii opisu, stworzyliśmy playlistę pod tytułem Regulacja stanów autonomicznych. Znajdziesz tam relaksację umożliwiającą stworzenie mapy stanów autonomicznych. Mieliśmy zarezerwować te relaksacje wyłącznie. Dla członków naszej grupy Facebookowej, ale uznaliśmy, że jest zdecydowanie potrzebna większości z nas. To ćwiczenie pomoże Ci łatwiej rozeznawać się w swoim stanie psychofizycznym. Umiejętność czucia siebie przyda Ci się na co dzień. Do praktykowania tej relaksacji jest y, potrzebny taki arkusz do sporządzenia notatek i możesz go zrobić samodzielnie. Tam będzie instrukcja, jak to zrobić. Albo możesz go pobrać z naszej strony i link. Do pobrania tego arkusza, znajdziesz w pierwszej linii opisu ćwiczenia, w playliście. Przypominam, playlista się nazywa Regulacja Stanów Autonomicznych. Wkrótce opublikujemy kolejną relaksację, która pomoże ci się rozeznawać w tym, co wprowadza cię w dany stan i w tym, co cię z niego wyprowadza. Ten krok umożliwi ci świadome regulowanie swojego układu nerwowego, żeby poczuć się naprawdę dobrze żeby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych odcinków podcastu, subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Spotify i polub naszą stronę na Facebooku. Wszystkie linki znajdują się w opisie odcinka I yy, zapraszamy Cię też do dołączenia do naszej bezpłatnej grupy Facebookowej, gdzie publikujemy więcej darmowych materiałów. Wprawdzie na razie rozdajemy naszą pracę na lewo i prawo, ale nie jest wykluczone, że się wreszcie nauczymy w marketing i... Zaczniemy na poważnie rozpieszczać głównie członków naszej społeczności. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, mam nadzieję, że pomoże Ci lepiej dbać o siebie. Zaglądnij koniecznie do playlisty Regulacja Stanów Autonomicznych i bądź zdrów. Bądź zdrowa. Do usłyszenia.